przez chwilę tutaj... No kiedy ja byłem? To tak osiedzi tutaj sprawca całego zamieszania, czyli Ryszard, który przyszedł po zjeździe w Bydgoszczy, jak został wybrany naczelnikiem. Tutaj nie była tam taka narada kandydatów chorągwi jeszcze chyba przedświąteczna, gdzie jeszcze 49 kandydatów chorągwi było, i zaczął rozmowę w takim duchu, czy ja tu za długo nie pracuję, co ja zrozumiałem, że nowy szef, to znaczy, że mnie po prostu zwalnia, bo takie jest jego zbójeckie prawo. No i właśnie się okazało, że to była trochę inna koncepcja. I ja na zastępcę naczelnika zostałem wybrany w styczniu chyba 11, nie na głowę uciąć, ale chyba tak, czyli miesiąc po zjeździe bydgoskim, w 1991 roku. W górę. 21 tak? Jakoś tak to kojarzę, może tak. W każdym razie na pewno to był styczeń i potem jak gdyby naturalnie Bogdan, który był wtedy zastępcą komendanta, został mianowany komendantem i wtedy no, tutaj uczestniczyliśmy w takim procesie gwałtownych zmian. Lepiej, że one były zaplanowane niż niezaplanowane. Tak naprawdę związku nie było stać na prowadzenie 3 szkół instruktorskich. I jedna z pierwszych decyzji to była taka, że Oleśnicę w ogóle musimy oddać państwu. Państwo nie chciało przyjąć. To też takie mam osobiste doświadczenia z tym związane. Czy ktoś wie, to tam coś się dzieje? Tak, tam jest centrum... Harcerz uratował. 4 miesiące temu spędziłem tam 2 nocy. Nie, tam jest normalnie ośrodek OHB, Centrum Kształcenia i Wychowania, czy jakkolwiek się to nie nazywa. Biała dama jest ta sama. W każdym bądź razie okazało się, że lepiej to zaprogramować i tworzyliśmy jedną szkołę wtedy w Załęczu, co też po kilku latach się okazało, że też nie jesteśmy w stanie finansować takiego obiektu. Czyli Oleśnicę oddaliśmy, a jeśli chodzi o PERTOS, była decyzja, że przychodzi na własny rozrachunek, czyli jest ośrodkiem szkoleniowo-wypoczynkowym. I takim przejściowym po odejściu Bogdana, a przed przyjściem Bogdana, po odejściu Bogdana Szeterlego z funkcji komendanta szkoły, a przed przyjściem Bogdana, który chyba od stycznia 1993 roku przyszedł jako jedna z pierwszych osób w związku powołanych na tego typu funkcję z konkursu, który było 5 druhów. Fajna to była w ogóle sprawa, że tak to zostało przeprowadzone. To takim przejściowym kierującym był Artur Wrotna. Obecny burmistrz Olsztynka. Tak, obecny burmistrz Olsztynka. A Artur był tutaj w czasie, kiedy byłem komendantem, moim zastępcą organizacyjnym był Tomek Mintkiewicz. Bardzo wartościowy człowiek teraz w Olsztynie. Proszę? To znaczy? Baron PZP. Bo ja nie znam tego, że on jest teraz tym działaczem piłkarskim. No generalnie ani Tomek się nie znał na sprawach infrastruktury technicznej, ani ja. A za to odpowiadaliśmy. Ja uznałem, że muszę mieć kogoś, kto przynajmniej rozumie, o co chodzi. I ściągnąłem swojego kolegę od takiego osobistego, z którym w jednym pokoju w akademiku mieszkaliśmy 3 lata. Spotkałem go przez przypadek i namówiłem, żeby przyszedł, bo wiedziałem, że poza tym, że skończył studia humanistyczne, to jest budowlańcem z pierwszego jakby przygotowania zawodowego i przynajmniej dawał taką gwarancję. Miałem takie wrażenie, że to czy wiedziałem już, że sypią się nie wiem, kominki rynny, że ciekną dachy i że sobie z Tomkiem średnio z tym radzimy. No i przez chyba rok panowie pracowali razem, potem Tomek przeszedł do Olsztyna do pracy, a Artur był właśnie chyba prawie do końca 1992 roku. No potem tak różne koleje się zatoczyły i po parunastu latach został wybrany na burmistrza Olsztyna.